Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na moim kanale. Dzisiaj, proszę Państwa, chciałam pokazać Państwu, jak ja robię rybę w cieście. W sumie to jest bardzo prosty sposób, ale że usmażyć taką chrypiącą, to jednak trzeba na parę rzeczy uważać. Tutaj mam ciasto, powstało z 15-20 minut. I jest tak, mam na 4 kawałki ryby, a więc mam jedno jajko, szczyptę soli, 1/3 szklanki mąki i tyle samo trzeba dać wody. I wymieszać, niech postoi. Proszę zobaczyć, dosyć takie żółciutkie jest. Pomieszałam. I to będzie tyle. Tutaj, proszę Państwa, już się grzeje. Musi być rozgrzany tłuszcz. Jeżeli położycie, proszę Państwa, na zimny tłuszcz, to Wam się będzie właśnie przyklejało i wtedy Wam się dobrze nie usmaży. A więc kładziemy. I ja tą rybkę, jak mówiłam wcześniej, przy tej innej rybie po grecku, że ja ją przyprawiam solą, pieprzem kolorowym, pieprzem ziołowym. Można troszeczkę skropić cytrynką, jak ktoś lubi. I proszę zobaczyć na gorący olej. Proszę zobaczyć, jak to już się tak ładnie opiecze. Proszę Państwa, proszę zaraz zmniejszyć. To już mam zmniejszone, ponieważ miałam rozgrzany ten olej. I podajemy ziemniaczkami dzisiaj. Zrobiłam sztrudelkę z młodej kapusty. Tak jak już Państwu mówiłam, to jest na dwie osoby. Marchewka, jabłuszko, szczypiorek, biała kapustka, troszeczkę pieprzu ziołowego, troszeczkę czarnego, cytryny pół, oleju łyżkę dwie. I niech postoi 15-20 minut i już można taką sztrudelkę jeść. I teraz zmniejszymy o połowę, jak mam na 9, to tak ze 4-5 można zmniejszyć. Później jeszcze na 1, na przykład 2, żeby ona dochodziła. I to ciasto, proszę Państwa, troszkę soli, troszkę pieprzu, też musi być troszeczkę przyprawione. Ono nie może być złe, bo później też nie będzie smakowało na rybie. Można parę razy spokojnie obrócić, nic nie przeszkadza. To już się też dobrze lepiej usmaży, będzie świeciący bardziej. Wysyłam na 2. I nic się smaży, proszę Państwa, około 5-6 minut. Ryba ma dosyć grube kawałki, a więc musi tak 8-10 minut naciągnąć, żeby w środku była usmażona. Ona musi być soczysta, ale nie może być sucha. Proszę zobaczyć, proszę Państwa, ten kolor jest taki szklisty, czyli nie jest czerwona, nie jest różowa, nie jest szklista. Jest pięknie szklisty kolor i ta ryba już się nadaje do jedzenia, a więc mogę już teraz serwować, czy będziecie mogli Państwo. Trzeba zawsze jeden kawałek poświęcić, spróbować w soku, żeby po prostu podać samemu sobie nawet dobrym, znaczy dobrą rybkę, dobrze usmażoną, żeby była surowa, że nie trzeba było znowu ją dosmażać. Tutaj mam talerzyk. Pomidorki też przyprawione solą, pieprzem. Damy jeden kawałek. Można było dać 2, ale będzie za dużo. Można, proszę Państwa, jak ktoś sobie życzy, albo ktoś to lubi, tego sosiku, co się wytopił troszkę po tych ziemniaczkach, pola. Myślę, że nie zaszkodzi. I proszę zobaczyć, proszę Państwa, tak wygląda ta porcja z rybką w cieście. Smażoną, opiekaną, smażoną w cieście. Zapraszam, bardzo dobry sposób.
Następnym razem może pokażę Państwu, jak się właśnie robi panierowaną w bułce tartej. A więc dziękuję i zapraszam może do następnego filmiku.